Poza moją herbatkę, znaczy pół. Dokładnie biorąc pół herbatki. Proszę uprzejmie. Z cukrem? Tak. Smacznego. Proszę o wybaczenie, panie Karolu Czapku, że zapożyczyliśmy od pana tytuł programu, ale pan pisał o innym absolucie. Tak się dzieje, że wśród wielkości fizycznych, chemicznych, innych, z którymi mamy do czynienia w badaniach naukowych i w życiu, niewiele jest spraw absolutnych, ale co do jednej nie mamy wątpliwości. Istnieje tak zwane absolutne zero i absolutna skala temperatur. Istnieje temperatura, poniżej której już nie może być nic, znaczy nie da się oziębić bardziej. I gra techniki i nauki po części jest grą w uzyskiwanie takich niskich temperatur. To w środku szklanki to nie jest naprawdę lód, mimo że nosi taką nazwę, suchy lód. Jest to stała postać popularnego gazu dwutlenku węgla. Zestalony w posiada temperaturę prawie minus 70 stopni Celsjusza. I oczywiście intensywnie parując w czymś, co dla niego jest bardzo gorące, daje taki sobie dymek, który jest naprawdę skondensowaną parą wodną, która tak normalnie w przestrzeni się znajduje. Przy czym te minus 70 stopni to przecież nie jest wcale granica. To nie jest to absolutne zero. Świat niskich temperatur zaczyna się naprawdę tam, gdzie kończy się lekcja fizyki na poziomie czwartej lub piątej klasy szkoły podstawowej. Mianowicie zaczyna się tam, gdzie z tych niezwykłych rzeczywiście zdarzeń, które mają miejsce, wyciąga się jakieś praktyczne wnioski. A to jest przecież nadzwyczajnie dziwna sprawa. Ciekły azot, gaz, bardzo zimny, w zetknięciu z zimną patelnią wrze. To znaczy, że dla niego jest po prostu gorąca. To jest tak paradoksalne zjawisko, że zyskało w ogóle miano specjalnych, ekstremalnych stanów materii. Ale z tym wszystkim człowiek sobie daje radę, bo zaczął od obserwowania rzeczy dziwnych, a potem zrobił z nich pewien użytek. Ale zanim pokażemy, jaki użytek, to jeszcze nieco tych niezwykłych, dziwnych paradoksów. A, to widzę, że zadanie rozwiązałeś. Przy pomocy młotka z rtęci rozbić kawałek gumy. Tak. Specjalna matryca czy forma, tylko niestety to trzeba na dwie ręce. Bądź uprzejmy to przytrzymać. Rtęć. Tak, wystarczy. I teraz raz jeszcze ten niezwykły, zimny gaz, który jest de facto cieczą. ...77 stopni Kelwina, prawie 200 stopni Celsjusza poniżej zera. W tej temperaturze wrze właśnie ciekły azot. Po prostu na tym polega przewaga techniki niskich temperatur, że można materię nienawykłą do pewnych rzeczy po prostu zmusić. Zamroź w międzyczasie może kawałek gumowej rurki, żeby było co tłuc tym dosyć niezwykłym jednak młotem. Tego nawet nie było jeszcze w sądzie. Młot, który ma trzonek z rtęci. No ale w tej chwili jakieś dobre 150 stopni poniżej zera. Tak, potężny. No i kawałek zamrożonej gumy. Pryska jak szkło. Przecież z tej paradoksalnej właściwości, polegającej na tym, że zimny, zmrożony, suchy lód wydziela olbrzymie nagle ilości ciepła w zetknięciu z czymś cieplejszym od niego i potężne ciśnienie,
Można po prostu, korzystając z tej zasady... No to jest zwykła zmiana stanu skupienia. Ciało stałe zamienia się w gaz i oczywiście ten gaz ma zdecydowanie większą objętość. No a właśnie, na tym patencie można zrobić nic innego jak napęd samochodu. Ach, jak przyjemnie. Czajnik już pyka, gorąca herbatka za chwilę. Pełny relaks i czas na zadumę. I pomyśleć, że to już z gru 150 lat minęło, jak ciepło i ciśnienie pchnęły tę cywilizację na nowe tory. Tak, już półtora wieku, jak rakieta Stevensona sapnęła i szarpnęła wagony. Tyle czasu. Ciepło plus ciśnienie. I jeszcze pomyśleć... A gdyby tak... Nie, to nie może się udać, brakuje utleniacza. Ciekły azot wrzący w temperaturze 196 stopni. To nic, że poniżej zera. Resztek ciepła i tak można się w nim dopatrzeć. Gdy paruje, zwiększa swą objętość 600 razy. A to już jest energia. Teraz tylko dobrze pomyśleć. No przecież, od razu tak trzeba było. Jest ciepło, jest ciśnienie, jest energia, a więc praca. Pracuje azot. W ciśnieniowej bańce pręży się wrzący gaz. Ujście ma tylko jedno. Do wymiennika ciepła. To coś odwrotnego do chłodnicy. Stąd już tylko do prostego silnika tłokowego, a dalej jak w motocyklu. Kto to powiedział, że tylko paliwa muszą napędzać nasze pojazdy? Tu nie ma żadnego spalania, a jedzie. Kosztem odrobiny gazu i ciepła z otoczenia. I tylko jeszcze jeden drobiazg. Ktoś ten azot musiał przedtem skroplić. Mniejsze odrobiazgi. Zabawa z tym przeraźliwie zimnym medium jest przednia. Jeśli znudzi ci się jazda, zawsze znajdzie się coś do przecięcia. Pracuje azot. Pomyśleć, jakie to zapasy tego paliwa wokół nas. 3/4 powietrza to on. Kanada, panowie. Od jutra przerabiamy maluchy. Damy w kość tym szejkom w poplamionych burnusach. Azotu naleje nam minol, czajniki weźmiemy z kuchni, a żony zmrożą nas chłodną ironią. To jest oczywiście zastosowanie zabawowe. Materia w stanie pierwotnym. Czerwone jak było, zielone jak było. Wszystko pozostało jakby bez zmian. Straszne. No dla fizyka potworny, nie. Potworny obraz destrukcji. Zupełnie zresztą niepotrzebny, ale może akurat fizycy lubują się w takich pokazach, nie wiem. Mnie to o tyle nie przypadło do gustu, że po prostu jest to straszny przykład destrukcyjnego działania tych niskich temperatur i to w dodatku na żywej materii. A przecież tę zasadę oczywiście można wykorzystać zupełnie inaczej. Chociażby tak, to urządzenie do wytwarzania niskich temperatur w medycynie. Ta końcówka nosi nazwę krioaplikatora. Gdy włączyć ją, to zanurzona w naczyniu z wodą zaczyna wytwarzać niską temperaturę, a wokół tej końcówki będzie powoli najpierw narastać szron, a potem po kilku minutach lodowa kula, która będzie coraz większa. I to jest właśnie idea działania urządzenia, które można użyć w medycynie. Chociażby do tego, by zamrażać pewne rodzaje tkanek, pewne rodzaje zmian nowotworowych. Po prostu taką końcówkę przykłada się do skóry pacjenta, czy do jakiegoś organu, gdzie taka zmiana miała miejsce i zamraża się płyciutko. Ta kula lodowa niszczy chorą tkankę.
Świat, który daje życie, krótko mówiąc. W takich pojemnikach zanurzanych w ciekłym azocie, w pobliżu tego twojego zera absolutnego, w pewnym sensie rodzi się życie, bo w tych pojemnikach przechowuje się krew. Bo tutaj niska temperatura właśnie w medycynie, właśnie tam, gdzie mamy do czynienia z żywą komórką, paradoksalnie, ale jednak to życie właśnie pozwala przedłużyć i zachować. Ale ta sama krew w człowieku, gdyby zmrozić cały organizm do odpowiednio niskiej temperatury, no okazałoby się, że jest to na tym polega śmiertelne. Konflikt pomiędzy tym zastosowaniem, o którym mówimy, a wrogością tej temperatury wobec żywego organizmu. Krótko mówiąc, klucz jest w sterowaniu. Czy to jajko się już zamroziło? Nie wiem, gotuje się od dłuższego czasu tak, jakby znajdowało się we wrzątku. Nigdy jeszcze nie próbowałem robić takiego eksperymentu. No to spróbuj, wyjmij. Bardzo jestem ciekaw, spróbuj co z tego... je rozbić. Zobaczymy, co tam się stało w środku. A nawiasem mówiąc, jest ten eksperyment też symbolem tego, co już jest możliwe. Mianowicie zamrażania życia na poziomie bardzo elementarnym, na poziomie komórki i potem przenoszenia jej w czasie i przestrzeni. Nowe życie, ale zanim będzie miało cztery nogi i ogon, to nowe życie zaczyna się właśnie tak. Zapłodnione jajo dzieli się w procesie kolejnych podziałów. Za każdym razem liczba komórek podwaja się. W maleńkim embrionie zawarty jest cały pakiet informacji potrzebny do tego, by powstała gotowa krowa. I to niezwykła. Ta krowa staje się co roku matką 30 cieląt. Sprawiła to specjalna kuracja hormonalna i szczęśliwy przypadek. Komórka jajowa tej krowy jest warta wiele, tak wiele, że choć mieszka w Idaho, to marzą o niej hodowcy w Australii. Marzą i kombinują, jak zrobić, by nie wozić przez ocean cieląt, lecz coś mniejszego. Na przykład jajo. Zapłodnione i zamknięte w sterylnym pojemniku, by chronić ledwie co zaczęte życie przed śmiertelnymi wrogami, bakteriami i wirusami. Ale szkło jest barierą zbyt delikatną. Tu trzeba czegoś mocniejszego. Zimna. Jak zamrozić jajo, by nie zabić bezbronnego embrionu, by rosnące jak lawina kryształki lodu nie przebiły delikatnej błony komórkowej, a otoczyły ją bezpiecznym kokonem? Sekret tkwi w dozowaniu temperatury. Cały proces jest tak precyzyjny, że kontrolować go musi komputer. W tej elektronicznie sterowanej lodówce jajo zostaje zamrożone do temperatury minus 50 stopni Celsjusza. Teraz już można użyć metod bardziej brutalnych. Poprzeczka zostaje obniżona do minus 196 stopni Celsjusza. Mieszkaniem nienarodzonej jeszcze krowy będzie termos wypełniony ciekłym azotem. Od momentu wyjęcia embrionu z organizmu matki minęło 7 godzin. By trafić na drugą półkulę, wystarczą 4. Życie zatrzymane na chwilę pędzi w przestworzach dwukrotnie szybciej niż dźwięk, bo choć w termosie z ciekłym azotem można przechować je nawet przez 2000 lecia, to ludziom się śpieszy. Tak cofa się czas. Równie delikatnie jak przedtem rosły, teraz kryształy lodu rozpływają się w nicość, w kropelkę wody. Na sali operacyjnej embrion znajduje nową matkę. Młodą, zdrową, która nie wie o tym, że jej dziecko przyleciało z bardzo daleka i że jeszcze przed chwilą było tylko mikroskopijnym jajeczkiem w lodowatej otoczce. Zamrożonym tak głęboko, jak tylko człowiek potrafi. Pogrążonym w głębokim śnie z ciekłego azotu. Właśnie, w medycynie te niskie temperatury przyniosły bez mała, można powiedzieć, nowe życie, a w każdym razie nowe spojrzenie na człowieka. Nowe spojrzenie przez pryzmat takiej kamery, kamery termowizyjnej, która maluje obrazy ludzkiego ciała obrazem temperatur. A dlaczego niskie temperatury? Dlatego, że to wirujące lustro, ten pryzmat, dopiero wówczas tworzy obrazy, kiedy specjalny umieszczony tam w głębi detektor zostanie ochłodzony ciekłym azotem. I tutaj ta niska temperatura pozwala zobaczyć rzeczy, których dotychczas oglądać się nie dawało. No
No ale warto wiedzieć, że to zastosowanie, właśnie te podczerwone detektory, które pracują w kamerach termowizyjnych, to jest wynik własności materii w tym stanie pierwotnym, o którym mówiłem. Tak. Wtedy, kiedy wewnętrzne niejako porządki elektronowe wróciły do najbardziej elementarnych zjawisk. I wtedy to ciepło jest wykrywalne, łatwo zamienialne na sygnał elektryczny. Mało wtedy dalej. To ciepło przy pomocy zimna można interpretować. Spójrz na swoją twarz. Te jaśniejsze punkty to są oczywiście miejsca najbardziej ciepłe. Tam, gdzie jest ciemniej, okulary, prawa strona twarzy, to są miejsca zimne. No i w okolicach gdzieś tutaj nieco powyżej okularów, a poniżej włosów, wyjątkowo ciepło. Gotuje się po prostu. Tak, chciałoby się powiedzieć halo. Chciałoby się powiedzieć więcej. Ta kamera rysuje z niezwykłą precyzją. Poszczególne barwy to są różnice 0,2 stopnia Celsjusza. Oczywiście zastosowanie wspaniałe, ale czy zastosowanie mógłbyś wykonać... diagnostyczne przede wszystkim do oceny na przykład pewnego rodzaju nowotworów, do oceny stanów chorobowych, których inaczej nie widać. No ale nie tylko. Oczywiście cała technika współczesna bardzo chętnie korzysta z umiejętności oglądania takich map temperaturowych. Tym niemniej temperatury, które używane są w tym przypadku, temperatury ciekłego azotu, no to jest jednak 70 stopni ponad absolutne zero. To jest upał. Czy mógłbyś skierować tę swoją kamerę na urządzenie obok mnie? Proszę uprzejmie, zaraz to zrobimy. Coś, co wygląda jak butelka i rzeczywiście taką butelką jest, tyle że ściany ma wykonane z próżni. Jest to po prostu jakby wielki wkład do termosu. W środku tego wielkiego wkładu bąbluje sobie ciekły azot. A w środku tego ciekłego azotu jest drugie naczynie z próżniowymi ściankami, w którym spokojnie wrze przy niewielkiej ilości bąbli ciecz, której temperatura różni się od zera absolutnego tylko o kilka stopni. Dokładnie o 4 z malutkim ułamkiem stopnia. Hel. I to jest właśnie ta fabryka absolutu twoja? Nie, to jest jeszcze natura niejako. Słuchaj, żeby udowodnić, że jest to hel, oczywiście on pracuje tutaj w warunkach nie takich jak normalnie. Może ja ci pomogę. A. No ale chyba się nie zamrozisz do temperatury 4 stopnie poniżej zera. Nie mam zamiaru się zamrozić, ale oczywiście wtedy, kiedy się wypowiada, prawda, jakiekolwiek zdanie, mając zamiast normalnego powietrza w płucach. Tak, hel, o, już w tej chwili zniknął, prawda? Tam, gdzie szybkość rozchodzenia się dźwięku jest bardzo duża, no wtedy oczywiście robi się wesoło. To jest dowód na to, że tam w środku rzeczywiście był ten niezwykły gaz. Ale on kriogeników interesuje, czyli tych ludzi, którzy zajmują się najniższymi temperaturami, interesuje wcale nie dlatego, że się śmiesznie mówi. Nazwy użyczyło mu słońce i greka, Helios. A po polsku najdziwniejsza substancja pod słońcem – hel. Bezbarwny, lekki gaz, bez smaku i zapachu, który w temperaturze minus 296 stopni Celsjusza staje się cieczą. Ale nie lubi być sam. Do podwójnego termosu trzeba wlać najpierw ciekły azot. Też zimny, minus 195 stopni. I wtedy zaczyna się podwójne życie obiektu o nazwie hel. Oto jego twarz pierwsza, ta cieplejsza, choć obie widoczne są dopiero na biegunach zimna wyobraźni. Bąble ciekłego azotu dowodzą, że praca wre. Znikają olbrzymie ilości ciepła, które są jeszcze w termosie. Ciekły hel pierwszy staje się coraz zimniejszy. Lada chwila zmieni swą twarz pierwszą i ukaże tę drugą, tę zimniejszą. Coraz bliżej. Oto ona. Odtąd, od temperatury minus 271 stopni Celsjusza, zaczyna się świat helu drugiego, świat paradoksu.
Szklane naczynie ma ceramiczne dno, w nim tysiące maleńkich kapilarnych kanalików. Sitko o oczkach tak drobnych, że niewidzialnych gołym okiem. Za drobnych dla Helu pierwszego. Nie ścieka pod własnym ciężarem. Nic nie kapie, bo ta twarz zachowała lepkość. Punkt lambda. Minus 271 stopni Celsjusza. Początek świata Helu drugiego. Początek tego, co jest niemożliwe, ale co jest zarazem faktem. Hel drugi stał się supercieczą. Kapie. Przelatuje przez cieniutkie otworki na drugą stronę. I robiłby tak nawet, gdyby były jeszcze cieńsze. Minus 272,5 stopnia Celsjusza. Stąd już bardzo blisko do zera absolutnego. Do granic wyobraźni i możliwości. A on kapie. I to coraz szybciej, bo ta twarz nie zachowała lepkości. Bo ona jej po prostu nie ma. Tak płacze supercieczy. Hel drugi. Najpierw sam z siebie cieniuteńką warstewką wspina się po ścianach szklanej miseczki, potem przeskakuje przez jej krawędź i kapie prawdziwymi helowymi łzami. Płacze. Płacze, bo sam nie wie, do czego to wszystko może się komukolwiek przydać. Że w temperaturze 4,2 stopnia Kelwina, ale jeśli zmniejszymy ciśnienie, pod którym ciecz ta potrafi wrzeć, jesteśmy w stanie sięgnąć już tylko jednego stopnia Kelwina. Problem fizyków polega przede wszystkim na tym, w tych super niskich temperaturach, że nie bardzo potrafią ją zmierzyć. Że nie bardzo wiedzą, czy posunęli się... Ale co najważniejsze... Czy o 1/10, czy o 1/1000 stopnia. Fakt, tylko że naprawdę nie robią tego dla mus, prawda? Nie tylko po to, żeby można było się bawić, czy w sposób śmieszny wypowiadać własne poglądy. A przepraszam cię bardzo, a pytanie po co? A do czego to komukolwiek może się przydać? Powtórzę to samo pytanie, które już padło. Jest to obserwacja rzeczywiście pewnych niezwykłych zjawisk z pogranicza bez mała magii naukowej, ale równocześnie całkowicie równie ciekawych, jak i nieprzydatnych. Masz jedyną okazję. Z wierzchu wygląda jak miedź, ale oczywiście w tak niskich temperaturach, do jakich potrafimy doprowadzić ten drut, miedź staje się bardzo złym przewodnikiem. Za to w środku w miedzi znajdują się mikronowej średnicy włoski wykonane z materiału, który w tak niskich temperaturach traci opór elektryczny. To jest fragment uzwojenia tak zwanego nadprzewodzącego magnesu. Niskie temperatury tu okazały się kluczem do najwyższych pól magnetycznych, jakie potrafi zrobić technika. Niskie temperatury potrafią w tej chwili, umożliwiają budowę urządzeń elektrycznych na tak zwanych złączach Josephsona, które będą prawdopodobnie najszybszymi komputerami, jakie kiedykolwiek zrobiono. Niskie temperatury. W ogóle to jest świat, w który dopiero się wchodzi. Biała karta. Ale pytanie jest jeszcze takie. Po co wchodzić w ten świat niskich temperatur i tak się okropnie trudzić, skoro my mamy go bez mała za progiem? Bo kosmos jest światem, który najniższe temperatury ze znanych i to w dowolnych ilościach nam proponuje. Kosmos. To posłuchaj, w tym urządzeniu przeprowadza się normalnie eksperymenty w warunkach temperatury ciekłego helu. O 4 bądź mniej stopni Kelwina. To jest właśnie taki termos, taki kryostat do prowadzenia badań. A jeśli wykorzystać pewne cechy materii, pewne cechy helu, które występują właśnie w tych najniższych temperaturach, ową nadciekłość, o której wspomniałeś, i wykorzystać pewne jej własności, no takiego wirowego, możliwości wirowego przepływu, okaże się, że ten nadciekły hel w tym miejscu jest w stanie już zrobić temperaturę 0,7 Kelwina. A już są urządzenia, które potrafią zrobić temperaturę 0,001, nawet niżej. I tam osiągnięcie każdej następnej tysięcznej to jest więcej niż w skali gorąca osiągnięcie następnego 1 000 000 stopni. Tak, ale to wszystko, zauważ, dzieje się w skali średnica około 5 cm, a długość około 15. Natomiast to, co ja proponuję, sięgnięcie do tej gigantycznej, największej, jaką człowiek zna, lodówki, jest to szansa na zrobienie tego w skali, której potęgi nawet człowiek nie jest w stanie się domyślać.
Jest wielki, największy, pełen gorących bąbli gwiazd, najgorętszych, ale naprawdę przeraźliwie pusty, najbardziej. I zimny, tak zimny, że bardziej się już nie da. Jasne, że tak musi być, bo gdzie jak nie w kosmosie szukać absolutu? Ludzkie sądy uniosły termometry w obce krajobrazy i wiara w absolut zaczęła się chwiać. Rozpalone promieniami słońca puste skały planet grzeją jak cegły wyjęte z pieca. Nocą stygną, a jednak ich temperatura utrzymuje się. Zwykle jakieś 100 stopni powyżej absolutnego zera. 100 stopni Kelwina. Upał. To kocioł Słońca, który termiczną energią nasyca miliony kilometrów przestrzeni. To atmosfery planet, nawet te najrzadsze, działają jak puchowe kołderki. Grzeją. To własne piece planetarnych jąder podgrzewające skorupy od spodu. Absolutne zero. Jeśli nawet jest w kosmosie, na pewno nie mieszka tutaj. Więc gdzie? Jeśli jest. Przestrzenie kosmosu wypełnia przecież promieniowanie najpotężniejszych ze znanych źródeł energii. Termojądrowe reaktory gwiazd, których emisja nie może ginąć mimo doskonałej próżniowej izolacji. A jednak moc promieniowania maleje szybciej niż odległość. Ciepło jest tylko z bliska. Czuć je tam, dokąd światło biegnie minuty, no może godziny, ale nie tam, gdzie biec musi latami. Z dala od skupisk gwiazd, gazowych chmur, miliony świetlnych lat od gorących jąder galaktyk. Tu właśnie powinno być królestwo najniższej w przyrodzie temperatury. W tę stronę skierowały się więc ryjki przyrządów pomiarowych. Węszyły. I oto wskazówki drgnęły. Nie powinny, a drgnęły. Kosmos okazał się równomiernie wypełniony ciepłem. Okazał się nagrzany. Okazał się obiektem o temperaturze 3 stopni Kelwina. Miliardy lat temu narodził się w wielkim wybuchu. Stygł, ale ślady pierwotnego ciepła zostały. Absolutne zero kosmicznej pustki jest więc mitem. 3 stopnie Kelwina to przecież upał. Absolutu nie ma. Nawet tu, gdzie wszystko jest naj. A może nie ma go w ogóle? Może jest tylko teoretyczną fanaberią fizyków? Nie. Prawda jest brutalna. Zwykle staramy się dorównać zjawiskom kosmosu. Tu przewyższyliśmy je. Przyroda spasowała, a my gramy dalej. Jedna setna, jedna tysięczna, kilka milionowych stopni od absolutnego zera. To już umiemy. Weszliśmy w świat nowych zjawisk i nowej fizyki. Kiedyś przekształcą się one w niezwykłe urządzenia. Absolutne zero jest, tylko droga do niego nie ma końca.